Panie trenerze, jak to spotkanie dzisiaj oczami Adama Skórnickiego wyglądało? No bardzo dobrze, emocjonujące. Zawodnicy wykonywali polecenia, robili przewagę punktową w wyścigach, więc każde 4-2 lub 5-1 bardzo, bardzo cieszyło. Przede wszystkim cieszy mądra jazda zawodników. Myśleli o sobie, kiedy trzeba, kiedy nie. Podejmowali dobre decyzje, więc bardzo zadowolony jestem z przebiegu spotkania. Na konferencji dużo ciepłych słów o seniorach, a ja bym chciał o juniorów spytać, bo oni, mam wrażenie, dzisiaj też bardzo dużą cegiełkę do tego zwycięstwa dołożyli. No myślę, że bardzo dużą. Otwarcie w pięknym stylu, potem cały czas byli w grze. No, widzieliśmy nawet jeden bieg, kiedy Sebastian Niedźwiedź zabrał się tam na wycieczkę i próbował gdzieś zmieścić się przy płocie, no ale te tuzy po jego lewej stronie nie dały mu z tej szansy skorzystać, więc na pewno postawa naszych juniorów bardzo cieszy. Aleks bardzo stabilnie również, także myślę, że duże słowa uznania dla nich. Jeszcze słówko o Kacpra Gomulskiego. Jakby pan mógł ocenić dzisiaj jego postawę, to jakby on się jeszcze cały czas wdraża, można powiedzieć, do tego zespołu? No, z drugimi numerami mistrzowie świata mają problemy, żeby zdobywać dużą liczbę punktów, a jak policzymy, no to dzisiaj Kacper naprawdę, no, wyścig z jego udziałem były bardzo emocjonujące, dużo się działo, były tasowania, więc po tak nieudanych startach, jakie dzisiaj miał Kacper, to myślę, że to, co z tego wyciągnął, to naprawdę duży plus.